Zabił kota, odciął mu głowę i wrzucił do ogródka osoby, która go dokarmiała, informuje na Facebooku Fundacja na Pomoc Zwierzętom. To zdarzenie doszło w Boguszowie Gorcach na krakowskim osiedlu. Bardzo prosimy o pomoc w znalezieniu sprawcy. Wiemy, że kilka osób tam mieszkających odgrażało się, bo koty im przeszkadzają. Bardzo prosimy o jakiekolwiek informacje. Gwarantujemy anonimowość. Czytamy na profilu fundacji. Sprawą zajęła się też już policja. Jak informuje rzecznik wobliskiej policji Marcin Świeży, policja podjęła czynności, czeka jednak na oficjalne zgłoszenie sprawy. Zabicie zwierzęcia ze szczególnym okrucieństwem to przestępstwo, za które grozi pozbawienie wolności. Zwyrodnialec jest wśród nas, to mieszkaniec tamtej okolicy. Nie wiadomo, do czego jest zdolny. Czytamy na profilu fundacji. Jeżeli ktoś z Was posiada informacje na ten temat, prosimy o kontakt z policją w Boguszowie Gorcach lub telefonicznie na numer alarmowy.